Ponadto zdarzają się perfidne pułapki. Tutaj jest apteczka. Jednak wzięcie jej wiąże się z tym, że trzeba zacząć jebać się z tym poziomem od początku. Dlaczego? Bo kutas, którego eskortujemy, włazi tam za nami i już się nie cofnie. Ruszaj się, kurwa! No ruszaj się, chuju malowany! Spierdalaj! Kurwa! Rusz się! Pozostaje tylko jedno. Na koniec zostawiłem dźwięki, które miażdżą uszy. Odgłosy biegania to chuj na pierwszej jakości. Posłuchajcie. Nasza gęcina popierdala w misji na szpilkach, jak profesjonalny drag queen. O, widzę, że Nelson to poczytny autor w Nowym Jorku. Dźwięki oczywiście to też najwyższa półka chujowy. Strzał z karabinu brzmi, jakby koń srał na blachę. Gra jest pełna takich absurdów, że można pierdolnąć fikoła i strzelić kopytami. Jedną z najbardziej ciężkich i trudnych misji, czyli garnizon, gdzie wrogów wokół jest jak much nad gównem, przeszedłem za pierwszym razem. Perfect run. Wiecie, jaką miałem minę? Przecież to mnie kwalifikuje na generała Delta Ops z marszu. Potem dopiero zauważyłem, że był to garnizon ludzi specjalnej troski, co widocznie ta scenka. Już miał położyć się na krawężniku i obstrać chodnik i łkać ze strachu, gdy zobaczył, no kurwa, ludzka stonoga stała na przejściu dla pieszych. Trzech połączonych facetów węzłem penis odbyt czekało na zielone światło. Surrealizm tej sceny sprawił, że jego mózg dokonał samogwałtu szyszynką. Sterujemy jakimś gimbomisiem z nadwagą, który strzela bliżej nieokreślonymi bobami w inne misie. Nasz śmierdzący miś może poruszać się tylko po wytyczonej ścieżce, ale misie wrogie, kurwa, ich ten nakaz nie obowiązuje. Z czasem zbierasz kolejny oręż typu złota przepychaczka do kibla, a nie, kurwa, to trąbka. I to niezwykła trąbka, ale... Trąbka kardynalnego galaktycznego rozkutaszenia! Ja pierdolę. Walczysz trąbką, rozumiesz? Ktoś na ciebie napierdala z kijem, a ty mu trąbisz w mordę i on umiera. No nie wierzę. Któż stoi za tą obrzodziałą, zgangreniałą, śmierdzącą, obsraną grą? Oto oni, trzej amigos. Od lewej, Ginter Asshol, Hans Hujas i Peter von Spizde Palcem Sturchen. Autorzy postanowili pokazać Polaków jako wielkorękich neandertali bez barków. No zobaczcie na to. Z takimi rękoma wykonanie facepalma kończyłoby się śmiercią. Albo zobaczcie na tego kozaka, jaki przystojny młodzian. Cieszy fakt, że Niemcy pokazani są jako wymocze z deficytem żyletek. Przy nich nasi rodacy z wielkimi łapami wyglądają jak King Kongi. Nie ma chuja na Polaka. Zakładam, że gry nikt nie tetował, bo by nikt nie puścił takiego śmierdzącego boba na rynek. Autorzy powinni zapierdalać na galerze za ten żenujący shooter, który nie jest wart nawet gryza spleśniałego kebaba. O co tu kurwa chodzi? Gdy już mój mózg przystosował się do poziomu chujozy tej produkcji, poruszyłem się w bok. Spierdolę. Ja pierdolę, co on za obertasy odpierdala? Co to kurwa jest? To tak chodzi, chyba że wcześniej był penetrowany przez konia. Tutaj też mamy parę ciekawych czynności do wykonania, a więc wpierdalanie niewidzialnego żarcia, gotowanie niewidzialnego żarcia lub możemy pogadać z kumpelą przez telefon. Zaraz, kurwa wróć. Co? Jak to? Przecież gada przez telefon, a słuchawka wisi nadal na telefonie. No kurwa, co ona ma we łbie Bluetootha? Pierdolony cyborg? W mieście można zarobić hajsy.
I nie, nie w taki sposób, aby trochę stępić te ostre kolana. Są tu wyzwania znacznie bardziej ciekawsze i wyjątkowe. Poznajcie moich sąsiadów. Codziennie smarują swój samochód własnym gównem. Za dość gruby hajs można z gówna furę oczyścić, ale za parę chwil znowu na niego nasrają. I tak w kółko. Zaczyszczenie fury z czyjegoś gówna to powinni mi tu sztabami złota płacić, kurwa, a nie w złotóweczkach. Co jest? Pomyślał. Spróbuję inaczej. Znalazł drugą laskę, którą postanowił śledzić. Laska, jakby nic nie podejrzewała, wlazła pod chodnik. O ja pierdolę, zeszła do Hadesu, rzekł Zdzisław i był tym faktem niemało zaskoczony. Pierwsza misja, w której to wyrzucają cię z helikoptera bez spadochronu, to epickość w każdym calu. Na ziemi leżą miny, które wyglądają jak krowie gówna. Ale to specjalnie, Wietkong jest pomysłowy. I specjalnie to zrobił, bo żołnierz myśli, o kurwa, krowie gówno, dobrze, że nie mina, więc mogę wdepnąć. I co? I chuj, wylatujesz w powietrze. W tym pięknym filmie widzimy jakieś postacie, które gadają do siebie, a ich rozmowa nie ma zbytnio ani sensu, ani większego znaczenia. Na uwagę zasługują fantastyczne protezy rąk postaci oraz umiejętnie dobrane głosy, wśród których prym wiedzie pan Wiesio, odstawiacz wózków spod Lidla, który brawurowo wcielił się w postać Korybuta Wiśniowieckiego. Coś ci wygłaszać? Jeno by solucję jakową znaleźć. A potem podprowadzić go pod jakąś zapadnię i wąsacz wpada w nią i wszyscy się cieszą. Pojawia się policja, która chyba nie ma nic ciekawszego do roboty, tylko ganianie za wąsaczami porywającymi szczeniaki, a chłopczyk się cieszy, że to zajebiście, że ma 7 psów, bo jest zachłannym małym sukinsynem. Zastanawia mnie tylko tajemnicza plama krwi w zagrodzie w tle, czyżby przerabiał psy na salceson? Ale popatrzcie na tą babkę. Kurwa, jedzie na rowerze bez pedałów. Ja pierdolę, pozostałe rowery mają pedały, ale ona ostro usiadła na tym, który tych pedałów nie ma. Co za kurwa gniot. O Jezusie. W końcu Murzynowi coś burczy w brzuchu, a może pierdolną bąka z kleksem. Nie wiadomo. Postanawiają zatrzymać się na żarcie. Następuje ekran tytułowy, który znienawidzicie do końca trwania tego odcinka, ale nie uprzedzajmy faktów. Głównego bohatera odtwarza gościu o swojskim nazwisku Schwab. Janek Schwab. To chyba główny bohater niemieckiej wersji filmu Czterech SS-manów i Owczarek Niemiecki. Gra ma też elementy straszące. Oto stoję sobie za winklem kanciapy, a tu jak nie hulnie na mnie jakiś wąsacz z wodogłowiem. Fotorealistyczne twarze przeciwników mogą się podobać fanom ultra wysokich detali w GTA V. I tutaj moje kolejne celne spostrzeżenie. Wjeżdżamy do zamku kolejką, a tam witają nas Niemcy. I moje pytanie, dlaczego mają takie kurwa brudne pyski, jakby przed chwilą grali w grę pod tytułem Wyciągnij zębami wisienkę z krowiego gówna. Ja rozumiem, że to wojna, ale no kurwa, stacjonują w zamku. Na pewno tam mają wodę. No czym się kurwa tak ujebali na mordach, pieprzone brudasy? Piękne. Czasami wrogowie zatrzymują się na drzewach, znaczy kryją się za drzewami, aby strzelać z ukrycia. Że co kurwa? Prosisz swoją dupeczkę, aby grzebała w śmieciach jak jakiś menel spod Monopola? A ty kurwa co w tym czasie będziesz robił? Stał jak kołek i się gapił? Ty chuju, sam zbieraj śmieci, krowia mordo. Nawet powiedziałeś, że śmieci mają być w szkole, a ja zbieram je jak śmieciarz na osiedlu. Moja matka i ojciec patrzą, a ja zbieram gołymi rękami jakiś gówna. Co za chłopak wymarzony, jakbym go jebnął w pysk, to by mu głowa odpadła. Bo po zbieraniu śmieci mówi... Jestem pod wrażeniem. To było naprawdę dobre. Że co kurwa ośla końcowo? Jesteś pod wrażeniem jak zbieram śmieci? A co jesteś jakimś kurwa jurorem w konkursie gwiazdy zdrapują zębami gówno z asfaltu? Docieramy do tajemniczej wietnamskiej budowli. Jej model zerwał mi szkliwo z zębów. Jest dobrze. Ciekawostką jest to, że wyspę nawiedzili sami garbaci.
Kurwa, tylu garbaczy, to ja nie widziałem nawet na zlocie fanów konika Garbuska w Parzęczewie. Każdy nosi dorodny garb, a w nim amunicję, pajdę chleba i pociski do bazuki. Garbacze, kurwa.